Wow. Słuchajcie, długo by opowiadać, ale nie o tym teraz. Dzisiaj pogadamy o tym, jak zrobić dobrego timelapsa. Jedziemy. Dosłownie dwa słowa o tym, dlaczego warto robić timelapsa, a nie akurat zwykłe wideo. Pierwszym plusem przede wszystkim jest to, że możemy robić foty w RAW-ach. Możemy z nich wyciągnąć dużo, dużo więcej informacji, obrobić je na swój sposób, tak jak lubimy i po prostu to będzie wyglądało znacznie lepiej. Również timelapsy dają nam większą różnorodność, jeżeli chodzi o blura, czyli to rozmycie. Na przykład jak jadą samochody gdzieś po trasie, możemy sobie bardziej rozmyć, mniej rozmyć. Natomiast jeżeli byśmy kręcili film, no to jeżeli będziemy kręcić w 25 klatkach, raczej się trzymamy tych 50 klatek i ten blur jest taki, no jak być powinien, ale no nie da nam takiego fajnego efektu, jaki może dać nam dobry timelapse. Olbrzymim plusem timelapsów również jest długodystansowość. Co to znaczy? To znaczy, że stawiacie sprzęt, podłączacie go na stałe do prądu i ustawiacie, żeby na przykład sprzęt robił wam 1, 2, 3 bądź 10 klatek dziennie, przychodzicie po roku albo sprawdzicie co i raz, czy przypadkiem ktoś wam nie buchnął tego sprzętu i po takim długim czasie macie timelapse. Jeżeli mielibyście przez cały ten czas kręcić film, no to chyba potrzebowalibyście szafy dysków, bo wątpię, żeby zmieścił wam się to na jakiejkolwiek karcie dostępnej na rynku. Przejdźmy do meritum. Przede wszystkim, jeżeli chcemy zrobić fajnego timelapsa, musimy zadbać o to, żeby motion blur był odpowiedni. Co to jest motion blur? Rozmycie. Rozmycie tego, co się porusza nam w kadrze. Ludzie, samochody, chmury. Dlaczego jest to istotne? Dlatego, że po prostu wygląda to ładnie. Istotne jest ustawienie, aby migawka zawsze była o połowę mniejsza od czasu, czyli interwału, w jakim robimy zdjęcie. Czyli jeżeli robicie zdjęcie co 10 sekund, ustawiacie migawkę 1/5. Jeżeli na przykład robicie co 2 sekundy, to wtedy migawkę ustawiacie na 1 sekundę. Żeby osiągnąć tak długi czas naświetlania, przydałby wam się filtr ND. Co to jest? Niedługo wam powiem, bo zrobię o tym kolejny odcinek. Natomiast tak w skrócie, są to mniej więcej takie okulary, które nakładać na aparat i powoduje to, że aparat dostaje mniejszą ilość światła i możecie sobie wtedy pozwolić na dłuższy czas naświetlania. Na przykład nastawiacie sobie przysłonę na 14 i co najmniejsze jakie może być, bo macie piękny słoneczny dzień, dużo światło dociera, no i chcielibyście ustawić tą migawkę na 1 sekundę, no ale ni cholery nie da rady, dlatego że jest przepał. Wszystko jest wypalone, więc zakładacie filtr ND, skręcacie go i wtedy możecie sobie zrobić idealny motion blur bez prześwietlenia. Rzecz jasna, jak nie macie takiego filtra ND, nie musicie tych zasad trzymać mega kurczowo. Chodzi po prostu o to, żeby ta migawka nie była za szybka, no żeby po prostu te przedmioty, które się poruszają, na przykład samochody, żeby były trochę rozmazane, żeby nadać taki fajny efekt, taki jak jest właśnie w timelapsach. Pamiętajcie też o jednej rzeczy. Jeżeli kręcicie na przykład vloga albo jakikolwiek materiał i nagrywacie go w 25 klatkach, to pamiętajcie o tym, że ten timelapse, który zrobicie, żeby później przy renderowaniu tego timelapsa lub ewentualnie jeżeli macie taką opcję w aparacie, tak jak na przykład Lumix oferuje, żeby ustawić 25 klatek. Żeby ten klatkarz nie był inny od tego, który jest w filmie. Teraz pytacie, no dobra, no ale ile mam tych zdjęć zrobić, żeby na przykład mieć 10-sekundowy timelapse? Jest to bardzo proste. Jeżeli na 1 sekundę filmu potrzebujecie 25 klatek, czyli 25 zdjęć, no to 10 sekund filmu będzie potrzebowało 250 klatek. I tyle. A gdybyście chcieli wiedzieć, ile wam to zajmie, no to prosta sprawa. Jeżeli powiedzmy zdjęcie robicie co 2 sekundy i zdjęć będzie 100, no to macie 200 sekund, dzielicie to przez 60 i wiecie, ile minut wam to zajmie. Tak pi razy drzwi, jeżeli robię timelapsa, który trwa 10 sekund, ma 250 zdjęć, zajmuje to około 4:30. Co jeszcze jest istotne? Aby aparat ustawić na jakimś statywie bądź innym stabilnym miejscu, żeby nie było po prostu poruszeń w trakcie timelapsa. No nie wygląda to wtedy najkorzystniej. Proponowane ustawienia, których ja użyłem do nakręcenia tych timelapsów, które dzisiaj mogliście zobaczyć, w przypadku ludzi są to 2 sekundy i 1 sekunda, jeżeli chodzi o migawkę. Jeżeli chodzi o samochody, jest to 1 sekunda i pół sekundy, jeżeli chodzi o migawkę. Natomiast w przypadku chmur były to 2 sekundy i 1 sekunda, jeżeli chodzi o migawkę. Macie jakieś pytania? Zostawcie komentarz, bardzo chętnie poczytam. Może chcielibyście coś od siebie dodać, bo macie dużo większe doświadczenie. Ja bardzo chętnie coś nowego się nauczę. Zachęcam do zostawienia łapki w górę. Zachęcam również do subskrypcji, żeby nie ominęły was kolejne odcinki, między innymi ten, który będzie o filtrach ND. I co? I widzimy się w następnym odcinku. Siemano!